Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że samochody wynajmowane na minuty są zawsze czyste, zatankowane i mają wysprzątane wnętrze? Otóż na co dzień w serwisie pracuje kilkanaście osób na rzecz tego, żeby użytkownicy mieli komfort podróżowania tymi samochodami, a także zajmują się relokacją, żeby nie wszystkie auta stały na obrzeżach miast, bo ludzie popołudniami i wieczorem wracają nimi z pracy, z różnych zajęć i do zadań takiego serwisu należy relokowanie samochodów z obrzeży do specjalnych stref, gdzie często są wypożyczane. Pokażę Wam, jak wygląda taki nocny serwis samochodów wypożyczanych na minuty. Minęła właśnie północ, większość użytkowników carsharingów śpi, ale serwisy obsługujące auta nie śpią. Jestem tutaj niedaleko myjni samochodowej, gdzie są czyszczone, sprzątane, odkurzane, przeglądane auta i tankowane. Skończyło się mycie jednego auta, za chwilę wjeżdża następne i przez jedną noc taki serwis porządkujący może przejść nawet kilkadziesiąt samochodów. Tu w kolejce mamy trzy kolejne auta. Tam są odkurzane i sprawdzane. Przy takiej pogodzie jak mamy teraz, samochody nie są bardzo brudne. Jakieś tam drobne zanieczyszczenia, z którymi poradzi sobie taki ręczny odkurzacz. Plus czyszczenie plastikowych elementów, przetarcie kurzu. Mycie, sprzątanie, odkurzanie, tankowanie i uzupełnianie płynów do spryskiwaczy. Chłopaki pracujący w tej firmie carsharingowej mają też za zadanie relokowanie tych samochodów z miejsc, gdzie one są one wywożone, do miejsc, gdzie są najczęściej wypożyczane. Ten zespół miał za zadanie przywiezienie 15 samochodów z Legionowa. Tam mieszkańcy wywożą te samochody, wracają nimi do domów z pracy i trzeba je stamtąd zabrać i przewieźć do miejsc, gdzie auta są najczęściej wypożyczane. Kolejny samochód do przestawienia. A co ludzie zostawiają w takich autach z wypożyczalni? Dowiedziałem się, że najczęściej zostawiają foteliki dla dzieci, które oczywiście da się później odzyskać. Zostawiają suplementy diety. Jeden z chłopaków pracujących w obsłudze technicznej aut powiedział, że znalazł słoik ogórków, a dzisiaj trafiliśmy na sos sojowy. Może ktoś, kto ogląda, przypomnij sobie, że zostawił w aucie, jest do odzyskania, dzwońcie na infolinię.